Nie cukierek albo psikus, a cukierek i dobry uczynek. Po raz drugi w Siemianowicach Śląskich organizowane jest święto Heaven Wings, które jest alternatywą przypadającego na dziś Halloween. Alternatywą, ale jak przekonują władze miasta, nie kontrą. Na czym polega siemianowickie święto? O tym Paweł Jędrusik. Motto akcji to po prostu czynić dobro, ale nie chodzi tu o jakieś wielkie charytatywne akcje czy trudne zadania, a o proste gesty. Na przykład, żeby porozmawiać z kimś bliskim, komu dawno nie poświęciło się swojego czasu. Jak najbardziej. Niech ludzie są dobrzy i niech robią dobre uczynki. Podoba się pani taka akcja? No, nie mam nic przeciw. To jest bardzo zachęcające, bo to wiadomo, że jak się za młodu coś nauczy i wpaja w siebie, no to potem to są jakieś skutki, nie? Dobroci. Idea jest prosta. Na siemianowickich cmentarzach dzieci ze szkół podstawowych rozdają cukierki, odblaski i małe kartki z dobrym uczynkiem do wykonania. Ale 31 października to już kulminacyjny dzień całego święta. Najważniejsze w tym święcie to dobry uczynek. Od tygodnia dzieci z naszych siemianowickich szkół pokazywały, jak czynić dobro, jak robić dobre uczynki, jak pomagać zwierzętom, ludziom starszym, dzieciom. Więc to jakby cała otoczka tego święta to taka przynajmniej tygodniowa. I jak zapewniają władze miasta, nie chodzi tu o konkurowanie z Halloween. Jest to alternatywa. Niektórzy mówią, że jest to kontra. Nie, to nie jest kontra, to jest alternatywa do Halloweenu. Tak jak już powiedziałem, jest to przedsięwzięcie, jest to święto, jest to dobry zwyczaj, który ma na celu propagowanie dobra, dobrych uczynków. A oprócz zachęcania mieszkańców do czynienia dobra zorganizowany został także Bieg Aniołów, sztafeta na dystansie 333 km. Wystartowało w nim kilkadziesiąt osób. Ja nie lubię Halloween, wolę coś w stylu białego, czyli skrzydła, niebo. Tak więc ja jestem takim zwolennikiem bardziej na miękko niż tak hardkorowo jak w Ameryce. Tak więc biegamy dzisiaj tak długo, ile nogi poniosą. Sky is the limit. I podobnie jest w przypadku dobrych uczynków. Sky is the limit, bo przecież dobrego nigdy za wiele.